You cut me open and I keep bleeding, I keep, keep bleeding love. I keep bleeding, I keep, keep bleeding love. Keep bleeding, I keep, keep bleeding. Dobry, witam się z Wami jak zawsze bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy piątek, 19 lipca, dzień połączenia z siłami natury. A myśl Pani Beaty Pawlikowskiej na dzień dzisiejszy to szmaragdowe krzaczki ziemniaków, brązowa ziemia, szare kamyki, błękitne niebo z białymi chmurkami, złote słoneczniki. Zatrzymaj się, rozejrzyj dookoła. Kiedy odnawiasz połączenie z siłami natury, pojawia się wdzięczność, radość, poczucie sensu i celu. Ja się tutaj zgadzam w 100% z Panią Beatą Pawlikowską. I to już będzie chyba nasza taka rutyna, że będziemy się spotykać przy termometrze mniej więcej o godzinie 9:30. Zobaczcie, dzisiaj tak wygląda sytuacja pogodowa i temperaturowa, że się tak wyrażę. Czyli podobnie jak wczoraj, ale wydaje mi się, że dzisiaj będzie trochę cieplej. Wczoraj było więcej chmurek i taki przyjemny wietrzyk. A dzisiejszy poranek wydaje mi się taki bardziej gorący. A ty co tak krzyczysz? Ciebie pokazałam na samym początku, jak śpisz ze mną. No, co mi bierzesz telefon? A co tu byś chciał? Nie, ja idę sama pranie wywiesić. Nie. Do wywieszenia. A tak się prezentuje moje dzisiejsze śniadanie. Dzisiaj bardzo skromniutko. Właśnie przygotowałam sobie matę do ćwiczeń. Muszę poćwiczyć, bo ostatnio się mega zaniedbałam. Już nie pamiętam, kiedy ostatnio ćwiczyłam. Później wezmę prysznic, peeling ciała i chcę się opalić. Pierwszy raz mam piankę do opalania z tej firmy. Mam nadzieję, że sobie nie narobię plam. Ale chyba zacznę od nóg. Dzisiaj ją przetestuję tylko na nogach, bo nogi są zawsze najbledsze, a w razie czego, to wiecie, ukryję je, nie? Pod jakimiś szerokimi, przewiewnymi spodniami czy spódnicą. A jakbym sobie tych plam gdzieś tu na rękach narobiła, to przecież nie będę teraz w te gorące dni chodziła w długim rękawie. Witam Was kolejnego dnia, tym oto nietypowym śniadaniem. Słuchajcie, to są same owoce. Miałam dać jakiś jogurt czy serek homogenizowany, ale stwierdziłam, że chyba aż tyle nie zjem. Najwyżej później zjem osobno. Miałam dla Was nagrać wczoraj takiego vloga dziennego, ale nie udało mi się, bo tam trochę za mało tego materiału. Wiecie, zawsze ktoś lub coś mnie od tego odciągnie. A więc dzisiaj mamy kolejny dzień, czyli sobotę, 20 lipca i dzisiaj jest Dzień Wdzięczności, czyli myślę, że bardzo ważny dzień. Zaczynam dzisiaj nowy dzień z wdzięcznością za to, że go mam. Z wdzięcznością za to, że jestem, czuję, kocham, żyję. Myślę, że wszyscy to też powinniśmy sobie wziąć do serca. Siedzę sobie tutaj i zajadam się owocami. Powiem Wam, że jak zobaczyłam te owoce rano, to miałam taką ogromną ochotę je zjeść, że musiałam sobie zrobić właśnie takie, no, powiedzmy, że to jest sałatka owocowa. Uważam, że jak organizm czegoś potrzebuje i o to się domaga, to powinniśmy go słuchać. A poza tym, jak wiecie, od kilku dni są upały i no nie chce się nic innego jeść. No ja bym mogła jeść cały czas owoce, ewentualnie jakieś jogurty, serki, jakieś koktajle, no i lody oczywiście. Bo naprawdę nie chce się nic takiego konkretnego jeść. Mam na obiad kotlety schabowe, bo mojemu się wczoraj zachciało. Więc mi wczoraj jeszcze zostały te kotlety, każdy będzie miał po kotlecie, także jeszcze się najem. Nie martwcie się. Nie samymi owocami człowiek żyje. Ja jeszcze jestem w piżamie, bo dopiero niedawno wstałam. Byłam tak na 10 minut na tarasie, wygrzać się w słońcu, ale powiem Wam, że więcej jak 10 minut to bym nie wytrzymała. Pomimo, że byłam dużo wcześniej, jeszcze nie było takiego upału. Ale jednak u nas rano słońce właśnie z tamtej strony świeci.
Tak więc to jest jedyna okazja, żeby wyjść na słoneczko tam na taras, bo później to już przejdzie tak około 12. Nie, no w lecie to może około 14 na drugą stronę. I teraz ważna sprawa. Odsłuchiwałam to, co wczoraj nagrałam i na większości klipów słychać takie szczelanie jak gdyby. Nie mam żadnych słuchawek, żadnego mikrofonu podłączonego do telefonu. Po prostu nie wiem, mam wrażenie, że psuje mi się mikrofon, który jest wbudowany w telefon, bo właśnie niektóre mają takie, na pewno to słyszeliście już wcześniej, takie jakbym właśnie miała jakieś słuchawki i one by gdzieś się obijały, gdzieś coś tak właśnie szczela, czeszczy. Na początku myślałam, bo na tym kiku, nie, na tym selfie sticku nagrywam, myślałam, że tam gdzieś się coś obija czy coś, ale nie, trzymam w tym pokrowcu, czy bez, czy na kiku, czy wiecie, bez. To nie na każdym właśnie. To jest to, że nie za każdym razem mi się tak dzieje, ale co jakiś czas słychać właśnie takie dziwne szczelanie. Jeżeli to słyszycie i wiecie, macie jakąś wiedzę na ten temat, wiecie, co to może być, to bardzo Was proszę, dajcie znać w komentarzu. A co do wczorajszych ćwiczeń, to trochę poćwiczyłam, ale właśnie źle ustawiłam sobie telefon i dlatego takie szybkie przebitki tylko dałam. Żeby nie było, że wiecie, rzucam słowa na wiatr, mówię, że ćwiczę, a nie ćwiczę. Zaczęłam ćwiczyć od nowa i niestety zmartwiłam się, bo musiałam zaczynać wszystko od początku. To, co kiedyś robiłam, przerabiałam ileś tam lat temu, zaczynam znowu od początku. Dlatego, że się jakiś czas temu poddałam, przestałam ćwiczyć i mam taką kondycję i w ogóle, że zerową. W dodatku ostatniego treningu nie mogłam dokończyć, bo było mi tak gorąco, że zrobiło mi się niedobrze. Bałam się, że zrobi mi się słabo, a byłam sama w domu i wiecie, mogłoby się to źle skończyć. Więc już ostatni trening doszłam do połowy i odpuściłam sobie. A na dzisiaj mam przygotowane świetne ćwiczenia. Niestety nie mogę Wam teraz pokazać, bo mam je w telefonie, którym nagrywam. Ściągnęłam sobie z Instagrama ćwiczenia. Jedno jest z gumą, drugie z krzesłem, a trzecie z kijem od miotły. I to z kijem od miotły najbardziej mi się spodobało, także aż normalnie mam teraz ochotę wstać i zacząć ćwiczyć, bo wygląda ciekawie i na pewno się zmęczę, na pewno, każdy się zmęczy, ale wyglądają te ćwiczenia na takie, wiecie, fajne, proste, takie dynamiczne, takie jak mi się podobają, więc dzisiaj zrobię sobie te ćwiczenia z Instagrama. Co ja tu jeszcze mam, oprócz arbuza, banana i winogron. Winogrona sobie namoczyłam w wodzie, w misce z sodą oczyszczoną. Mówię Wam, jak tak zrobicie, to zobaczycie, jakie brudy schodzą, naprawdę. A później jeszcze przepłukałam czystą wodą. No i mam tu jeszcze brzoskwinię. Słuchajcie, to jest genialny produkt do opalania. Jest to najlepszy samoopalacz, jaki miałam, naprawdę. W piance ma kolor brązowy, więc widzicie, jak nakładacie, czy równomiernie, czy nie, czy robią się smugi. Trzeba, jak przy każdym produkcie, szybko działać, bo to trzeba naprawdę szybko rozcierać, żeby się smugi nie zrobiły. Ja wczoraj zauważyłam z tyłu nogi, że już mam taką jedną kreskę, jakby trochę ciemniejszą, ale wiecie, to widać, bo ma kolor. I zaczęłam mocno tak rozcierać i nie widzę dzisiaj, żebym miała jakiekolwiek smugi, plamy. Zrobiłam wszystko zgodnie z instrukcją, czyli peeling, a nawet nie robiłam peelingu, tylko taką rękawicą. Mam takie rękawice peelingujące z Dealsa, pokazywałam Wam kiedyś. To tym się umyłam i nawilżyłam skórę balsamem, bo ja zawsze nawilżam. I tak jak kolana, kostki, te wystające takie części, nawilżyłam mocniej i powiem Wam, nie mam żadnych plam, żadnych smug, nic. Efekt jest takiej delikatnej, fajnej opalenizny po jednym razie. Już po godzinie było widać pierwsze efekty. Ja zmyłam to chyba po 7 albo 8 godzinach. Woda oczywiście w brodziku była brązowa. I to, co zostało na nogach, to naprawdę bardzo fajny efekt takiej naturalnej, delikatnej opalenizny. Tu Wam tak trochę pokażę, ale nie wiem, czy to widać. Widać trochę, że to jest właśnie taka fajna, delikatna opalenizna.